Budowa i znaczenie błon biologicznych. Każda komórka ma błonę komórkową, która oddziela ją od środowiska zewnętrznego. Ponadto w komórce występują błony organeli komórkowych. I teraz mamy tutaj błonę biologiczną i jak ona jest zbudowana. Tutaj mamy tak zwaną dwuwarstwę lipidową, która jest barierą oddzielającą wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. I zbudowana jest ona głównie z fosfolipidów. Widać tutaj fosfolipidy jedną warstwę, drugą warstwę. I przypominamy sobie, jak jest zbudowany fosfolipid. Ma tak zwaną hydrofilową głowę, hydrofilową, czyli lubiącą wodę i odwracającą się do środowiska wodnego oraz hydrofobowy ogon, hydrofobowy znaczy nielubiący wody. I należy zwrócić uwagę, że tymi hydrofobowymi ogonami jest zawsze zwrócone do środka dwuwarstwy lipidowej z jednej i z drugiej strony, a hydrofilowymi głowami do zewnątrz tutaj. Z tej strony błony komórkowej jest cytozol, czyli wnętrze komórki, a z drugiej strony środowisko zewnętrzne. Nie jest to wszystko jedno, która strona jest która. Zewnętrzna jest inna, wewnętrzna jest inna. Po czym poznajemy, że ta jest zewnętrzna? Chociażby po tych łańcuchach cukrowych, które tworzą tak zwany płaszcz węglowodanowy. I występuje ten płaszcz węglowodanowy zawsze po zewnętrznej stronie błony. I to są połączone z tłuszczami tak zwane glikolipidy lub z białkami glikoproteiny. I mają tutaj te cukrowe końcówki tak czy siak i odgrywają ważną rolę między innymi w rozpoznawaniu się komórek oraz ten płaszcz chroni komórkę przed uszkodzeniami. Co my tu jeszcze w tej błonie mamy? Jak widzimy tutaj białka, które albo są połączone tylko z jedną warstwą lipidów, albo przechodzą na wylot i transportują białka substancje oraz odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego. Są na przestrzał, więc sobie mogą tutaj z jednej strony na drugą transportować oraz odbierać sygnały. W komórce, w błonie komórki zwierzęcej występuje także cholesterol, który dodatkowo usztywnia tą błonę. I jakie właściwości ma błona biologiczna? Dzięki swojej budowie błona biologiczna jest selektywnie przepuszczalna. Oznacza to, że przepuszcza tylko niektóre substancje i w konkretną stronę. Poza tym kolejną cechą jest asymetryczność, czyli warstwy błony różnią się występującymi w nich lipidami i białkami, czyli warstwa skierowana do środka komórki różni się od tej skierowanej na przykład na zewnątrz. Następną właściwością błony biologicznej jest tak zwana półpłynność, ponieważ tworzące ją elementy nieustannie przemieszczają się względem siebie. Tu się cały czas coś dzieje. Jakie funkcje pełnią błony biologiczne? Po pierwsze, tworzą barierę ochronną, czyli oddzielają od środowiska zewnętrznego. Uczestniczą w transporcie substancji oraz kontrolują ten przepływ. Po trzecie, odbierają ze środowiska zewnętrznego sygnały.
Po czwarte, odgradzają elementy komórki, dzięki czemu mogą zachodzić tam jednocześnie różne procesy.